Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania Stowarzyszenia Solidarni 2010 mam wielki zaszczyt powitać dzisiejszych wspaniałych gości. Panią dr Ewę Kurek, która przywiozła z Lublina postać wyjątkową, badaczkę niezależną, którą za chwilę króciusieńko Państwu przedstawię, choć jej osoba jest już znana w warszawskich środowiskach. Przywiozła pani dr Ewa Kurek, a właściwie przywiózł ją kowboj. Żołnierz oddziału Zapory, pan Zbigniew Matysiak. Powitajmy naszych wspaniałych gości. Wielki to dla nas zaszczyt i honor w taki sposób rozpocząć uroczyście obchody, kolejne, czwarte już z rzędu obchody święta żołnierzy wyklętych. Tak wygląda nasz wspaniały bohater i badaczka, dzięki której losy, zapory tego oddziału, historii wspaniałych bohaterów walczących na Lubelszczyźnie przede wszystkim zostały ocalone od zapomnienia. Zapisane w dziesiątkach stron wspomnień i książek pani dr Ewy Kurek, uwiecznione na filmach, gigantyczna praca, ale dzięki tym ludziom, których spotkała, ich patriotyzmowi, ich otwartości, ich życzliwości nadal, to wszystko było możliwe do zrealizowania. Serdecznie dziękujemy i Państwu, i pani doktor za to wielkie dzieło, z którym mamy chociaż dzisiaj w minimalnym stopniu możliwość obcować. Dziękujemy bardzo. Ja pozwolę sobie za przybycie. Witam także Państwa wszystkich. A ja chcę powiedzieć kilka słów, że dzięki tej pani, bo tak bylibyśmy maleńkim oddziałem zagubionym pańskiego wojska, ta pani zrobiła z nas żołnierzy walczących o Polskę, o wolną Polskę, jej książki. Dziękuję pani. Witam Państwa, dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie i na początek tego spotkania chciałabym powiedzieć, proszę Państwa, że to spotkanie nasze jest dowodem na to, że prawda zwycięża. Oni stoczyli walkę straszną z komunistami. Komuniści chcieli, żeby o nich zapomnieć, żeby przestali istnieć i pamięć o nim. Dziś mamy, doktor Szwagrzyk znalazł szczątki zapory. Mamy Dzień Żołnierzy Wyklętych i ta historia już nigdy nie będzie zapomniana. Więc jest to, proszę Państwa, świętujmy również zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Dziękuję. Zapraszam, żeby przysiąść. Przedstawię krótko dziś program dzisiejszego spotkania. Otóż, proszę Państwa, wyobraziliśmy to sobie w ten sposób, iż film pani dr Ewy Kurek, Major Zapora, rozpocznie dzisiejszy wieczór, następnie głos oddamy każdemu z Państwa, a na samym końcu możliwość zadawania pytań, wymiany myśli, refleksji, dzielenia się tym, co Państwa interesuje, a być może tym, co nadal nas jeszcze boli. Może tytułem wstępu kilka słów związanych z przebiegiem uroczystości, z charakterem święta, które dzisiaj symbolicznie otwieramy i rozpoczynamy jego celebrowanie. W ciągu najbliższych 2 tygodni będzie się działo bardzo dużo w całej Polsce. Pamięć o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych już ogarnia coraz szersze kręgi społeczne. Nie jest to tak, że o prawdzie powinno się mówić wyłącznie półszeptem, cicho i najlepiej w ścisłym gronie rodzinnym. Widzimy, że zainteresowanie przechodzi najczęściej najśmielsze oczekiwania organizatorów wszystkich imprez, które zarówno w roku ubiegłym dały dowód tego, iż jak one są potrzebne i jak wielkim zainteresowaniem Państwa się cieszą. Staramy się przybliżać kolejne szczegółowe fakty, wydarzenia, osoby, oddziały, jednocześnie nie zapominając o szerszym kontekście, ponieważ bardzo łatwo jest
ogłosić święto, nazwać je i określić jakimś rodzajem etykiety, prawda, żołnierze wyklęci, i ogólnie świętujmy. Natomiast nie należy zapominać o kontekście historycznym, o samym powstaniu nazwy, o dyskursach, jakie nadal ta nazwa żołnierzy wyklęci czy żołnierze niezłomni i niepokojach, jakie budzi. To wszystko jest świadectwo tego, iż fakty te nie zostały w dostateczny sposób ani nagłośnione, ani rozliczone, a sprawcy wielu wydarzeń już czasów powojennych nie zostali po prostu ukarani. Tutaj będzie mówił o swoich epizodach bardzo dramatycznych. Pan Zbigniew ze swojego życiorysu na pewno mówił. To wszystko nie spotkało się z jakąś należytą puentą w dzisiejszych czasach. Także trzecia RP także ma grzechy zaniechania w tej materii. Stąd pozwolę sobie krótko przypomnieć o tym, co najważniejsze. Czwarte obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i może cytat z preambuły ustawy o ustanowieniu tego święta, wielce znamienny. W hołdzie żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Wszystkie te fakty w jednym tym zdaniu przywołane to bezmiar ludzkich tragedii. To dziesięciolecia, bowiem ostatni z żołnierzy wyklętych popełnił samobójstwo w roku 63. Upamiętnienie jego i pozostałych zaporczyków to niezwykły, przepiękny pomnik u podnóża Zamku Lubelskiego, odsłonięty kilka lat temu. I to jednocześnie wskazanie na bezmiar zdarzeń, faktów, do tej pory należyty sposób, jak już wspomniałam, nieprzebadanych, nie zasypywanych popiołem niepamięci. Zaledwie część tak naprawdę niezależnych badaczy, także w ramach IPN-u, walczy o odzyskanie tej pamięci dla społeczeństwa, także odzyskanie tej pamięci dla młodego pokolenia, bowiem niestety świadomość tego w wersji oryginalnej, zaproponowanej jako kanon programowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest daleko niewystarczający, a wręcz celowo, sądzę, marginalizowany. Chcę wspomnieć jeszcze o kilku cyfrach, które są niezwykle dramatyczne i pokazują kontekst walki, o której będziemy później słyszeli. Zamordowanych i zamęczonych w latach 1944-56 w wymienionych więzieniach i obozach, za chwilę ich lista, aktualnie historycy szacują na blisko 500 000, w tym około 80 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, około 32 tysięcy żołnierzy innych leśnych ugrupowań i prawie wszystkich cywilnych reprezentantów podziemnego państwa polskiego oraz działaczy stronnic politycznych tego okresu. Wymienię nazwy miejsc upamiętnionych krwią polskich patriotów tamtego czasu. Od końca 1944 roku, a tę niechlubną listę otwiera Skrobów, to miejsce, w którym doszło do podstępnego rozbrojenia 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Wołyńskiej Armii Krajowej. O tym wspominaliśmy na konferencji, która odbyła się już 2 tygodnie, 3 tygodnie temu tutaj w tym miejscu. Wzbudziła gigantyczne zainteresowanie i tam właśnie finał Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej znalazła właśnie w Skrobowie, gdzie 3,5 tysiąca polskich żołnierzy w pełni umundurowanych i uzbrojonych zostało podstępnie przez Sowietów otoczonych i rozbrojonych. I tamże w tym Skrobowie natychmiast został utworzony obóz koncentracyjny NKWD. To pierwsze z takich miejsc najbardziej znanych kaźni, ale inne to Krzesimów koło Łęcznej, Lublin, Zamek Lubelski i Majdanek, czyli po obozie koncentracyjnym wyzwolonym przez Armię Czerwoną na Majdanku natychmiast utworzono tam obóz NKWD. Przemyśl, Rzeszów, Zamek Rzeszowski, Trzebuszce, Turzy koło Sokołowa Małopolskiego, Konkolewnica koło Radzynia Podlaskiego, Białystok, Rembertów koło Warszawy,
Następnie to było wszystko Lubelszczyzna i wschód, na wschód od Wisły. Teraz Armia Czerwona przekracza Wisłę, tworzone są kolejne obozy NKWD na kolejnych terenach. Między innymi w Krakowie na Montelupich, w Poznaniu, Mrowinie, w Warszawie, w Karl Warschau został zaadaptowany przez Sowietów po hitlerowcach na również identyczny obóz koncentracyjny. Oświecim, Brzezinka, Kędzierzyn, Blachownia, Łabędy, Ciechanów, Działdów, Świebodzin, Grudziądz. Można by wymienić takich placówek, trudno to nazwać właściwie placówkami, było kilkadziesiąt na terenach wyzwalanych przez Armię Czerwoną. Do obozów NKWD według obliczeń profesora Andrzeja Skrzypka, przywołam tutaj pracę źródłową Mechanizmy uzależnienia, stosunki polsko-radzieckie 1944-57. Profesor Andrzej Skrzypek przywołuje cyfrę 61,729 Polaków, którzy zostali umieszczeni w obozach NKWD, z czego ponad 10 tysięcy zostało na terenie Polski, a 51 tysięcy zostało wywiezionych do Sowietów. Część z nich około 45 roku, pod koniec 45 roku do 47 zaczęto ponownie przywozić na teren Polski, ale znamy przypadki więzienia do roku 53 na terenach obozów sowieckich, czyli w łagrach sowieckich, najlepszych polskich patriotów, bowiem przypadkowe osoby w tych więzieniach się nie znajdowały, były to osoby walczące z bronią, bądź też współpracujące z oddziałami Armii Krajowej. I na koniec, proszę Państwa, tego krótkiego wprowadzenia, po to, ażeby ten kontekst historyczny dostatecznie mocno wybrzmiał na samym początku. Na koniec króciusieńki fragment z wypowiedzi świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki, jednego z prekursorów upamiętnienia walki żołnierzy wyklętych z komunistami. Tradycję niepodległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa. Poza tym czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po II wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy niepodległej Polski oraz ich walkę. To oczywiste, że to, jak kultywujemy pamięć o polskim państwie podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej, bo to była walka o niepodległość. Teraz prezentacja filmu w reżyserii pani dr Ewy Kurek, Major Zapora, filmu, który został zrealizowany przez Telewizję Polską Lublin. Wyjątkowe wydarzenie w dziejach lat 90. nakręcenie takiego filmu w okolicznościach także niezwykle ciekawych, ale może po emisji filmu kilka słów opowieści o historii, także o historii powstania filmu. Na tym może zakończę, a po filmie myślę, że oddamy głos już naszym gościom, bo przywoływanie ich życiorysów, choć może dwa słowa na temat życiorysu badawczego pani dr Ewy Kurek. Postać, proszę Państwa, niezwykła, nieprzeciętna, jak to już nasz wspaniały gość, pan Zbigniew, podkreślił. Niezależna badaczka, historyk, niezwiązany z żadną państwową instytucją na terenie Polski. Występująca dla publiczności znacznie częściej w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, zapraszana tam na najlepsze uniwersytety amerykańskie z wykładami w języku amerykańskim na tematy dwa. Pierwszy obszar badań pani dr Ewy Kurek to stosunki polsko-żydowskie, natomiast drugi to właśnie Zaporczycy, Zapora, podziemie niepodległościowe, głównie terenów Lubelszczyzny. Celowo pokazałam Państwu tutaj takie, wydawałoby się, niewinne wydanie albumu fotograficznego. Dlaczego wydawałoby się niewinne? Otóż indeks, który kończy tę pozycję,
jest świadectwem zupełnie imponującej, mrówczej pracy pani doktor. Zgromadziła mianowicie tutaj, proszę państwa, 997 biogramów, krótkich biogramów działaczy niepodległościowych związanych z oddziałem Zapory. 997 nazwisk, nie tylko żołnierzy, nie tylko zaporczyków, ale także współpracujących ludzi, lekarzy, sanitariuszek, służby cywilnej, wszystkich. I chłopów, którzy ukrywali Zaporę i zaporczyków, bowiem bez ich, no będzie o tym mowa w drugiej części, bo to jest zupełnie niezwykły rozdział właśnie obrazujący patriotyzm lokalny Lubelszczyzny, ludzi Lubelszczyzny, bo to nie tylko Lublinian, Lubliniaków, ale właśnie mieszkańców wielu małych miejscowości i wsi. Dzięki tym badaniom, dzięki właśnie tej niezwykle mrówczej pracy, która na kilkunastu stronach zawiera czasami znacznie więcej niż w innych pozycjach wielotomowych, inni badacze ujmują, możemy tę pamięć dzisiaj podbudowani wiedzą merytoryczną uczcić i upamiętniać. Dziękuję uprzejmie i poproszę. 15 listopada 1948 roku Wojskowy Sąd Rejonowy. Tutaj pan kowboj. A było to tak, że ja na początku 90-tych lat, jak tylko komuna padła, wzięłam się za ten temat, ale to już dłuższa historia, może przy okazji państwu. Proszę? Powiedzieć? No ale umownie powiedzmy sobie, 89 rok. Nie padła, ale umownie jest to, był to moment, kiedy wydawało nam się, historykom, że przyszedł czas, żeby zrobić tematy, których robić do tej pory nie wolno, tak? I ja wzięłam się po prostu za badanie właśnie tej partyzantki antykomunistycznej na Lubelszczyźnie. No i książkę Zaporczycy 43-45 napisałam w roku 95, wtedy Radio Lublin rzeczywiście zachowało się perfekt, jeszcze była inna ekipa solidarnościowa, powiedziałabym, wyrywano mi te kartki spod komputera i codziennie o 11 Radio Lublin czytało kolejne kawałki, ale i niespodziewanie dwa miesiące po napisaniu książki dyrektor telewizji Lublin przysłał do mnie człowieka, czy ja nie chciałabym zrobić filmu o Zaporze. Oczywiście chciałam i zrobiłam. I dopiero może w rok później, w dwa, z tym dyrektorem Adamem Sikorskim, którego zawsze podkreślam, gdyby nie on, nie udałoby się ocalić od zapomnienia twarzy tych ludzi, opowiedział mi historię, którą potem właśnie potwierdził również pan kowboj, więc znam historię z obu stron. Adam Sikorski był, że tak powiem, komunistycznym dziennikarzem w Kurierze Lubelskim i jeszcze w roku właśnie 89, koło lipca chyba, panie kowboj, prawda? 89 rok, latem napisał rąbną artykuł w Kurierze Lubelskim na temat Zapory, bandyty i tak dalej, i tak dalej. A obecny tu pan kowboj, Zbigniew Matysiak, był trenerem drużyny, mogę pomylić, chyba żużlowej, panie kowboj, proszę mnie poprawić w razie czego. I dziennikarz Adam Sikorski przyszedł, żeby o tej drużynie napisać. I tu pan kowboj, nie przebierając słowa, powiedział temu dziennikarzowi, co on o nim myśli, że jeśli jeszcze jedno słowo o Zaporze napisze w ten sposób, to jeszcze paru kozaków od Zapory żyje i jemu się to nie opłaca. Sikorski zapytał się speszony, ale proszę pana, ale jak to było? Na co pan kowboj powiedział, to postaw pan pół litra, to się pan dowiesz. No i tym sposobem pan kowboj odegrał ogromną rolę w nawróceniu się na prawdziwą historię Adama Sikorskiego, który od tamtej pory po pierwsze pozwolił mi zrobić kilka filmów, po drugie sam wziął się za grzebanie w historii i robi bardzo dobre filmy dokumentalne. Ale proszę państwa, jeszcze zaraz oddam panu kowbojowi głos i już będzie mówił o wszystkim. Chciałabym powiedzieć, zwrócić uwagę na jedno, jeśli chodzi o oddziały Zapory, że zwłaszcza to w Warszawie, możecie państwo, warszawiacy powinni pamiętać o tym, bo w Warszawie Armia Krajowa to byli chłopcy, dziewczyny z domów raczej inteligenckich, natomiast na Lubelszczyźnie
Trzeba to powiedzieć, to były oddziały chłopskie. Armia Krajowa to były chłopskie oddziały. Spośród 1000 żołnierzy zapory, których nazwiska udało mi się ustalić, dwie osoby pochodzenia ziemiańskiego, że tak powiem. Natomiast chłopi stanowili 78% wśród oddziałów w ogóle i 86% wśród tych, którzy polegli. Dlatego ten oddział zapory był tak znienawidzony przez komunistów, dlatego że komuniści szli do Polski głosząc te swoje bredy, że przychodzą wyzwolić chłopstwo spod panowania i tak dalej, nie będę tu roztaczać koncepcji. I tu się okazało, że chłop, powtórzę to słowa Herberta, w tamtych czasach dla chłopa jest albo prawda, albo fałsz. Chłopi polscy ocenili, że komunizm to jest fałsz i stanęli przeciwko komunistom. Nagminnie, bo ci chłopcy, te dziewczyny, które szły do oddziałów, to tylko reprezentacja. I zawsze to też podkreślam, że oddziały zapory działały nie w lesie, tak jak mamy wyobrażenie o oddziałach partyzanckich. Na Lubelszczyźnie nie ma wielkich lasów. Tym lasem dla oddziałów zapory aż do roku 63 były chłopskie chałupy. I gdyby nie ci chłopi, którzy byli przeciwni komunistom, stali przy prawdzie, przy kościele, przy ojczyźnie, oddział zapory nie przetrwałby jednego dnia. Oddaję głos teraz panu kowbojowi, który tu przywiózł, mogę zdradzić tajemnicę państwu, oryginalne uzbrojenie, jakie mieli w lesie. Dziękuję.